W tej lekcji chcę Ci pokazać pewne podstawowe operacje arytmetyczne, jakie można wykonywać w języku C. Powinno Ci to wystarczyć do zaprogramowania większości obliczeń, a przynajmniej takich obliczeń, z jakimi możesz się spotkać na przykład na uczelni czy w szkole. Powiem Ci, że nawet kiedy pisałem jeszcze gry, to w zdecydowanej większości wystarczały mi takie operacje, jakie pokażę Ci właśnie w tej lekcji. Nie będzie żadnego przykładu numerycznego z kilku powodów. Po pierwsze, możesz nie znać metod numerycznych. Ja nie będę ich tłumaczył, bo to musiałby być dłuższy wykład, a takiego nie chcę robić. Poza tym, trudno byłoby znaleźć taką metodę, w której mógłbym pokazać wszystkie te operacje arytmetyczne, które za chwilę zaprezentuję. A będzie to prosta prezentacja działań na dwóch liczbach, 7 i 3. Zaczniemy od napisania takiego szkieletu programu. Szkielet ten już powinien być Ci znany. Wiadomo, plik nagłówkowy, stdio i funkcja main, która zwraca 0. Następnie użyjemy funkcji printf, żeby wypisać wynik działania pewnych podstawowych operacji arytmetycznych. Zaczniemy od 7 plus 3 i ten znaczek procent %d oznacza oczywiście, że chcemy wypisać liczbę całkowitą. I tak samo zrobimy dla pozostałych czy innych działań arytmetycznych. Przetestujemy jeszcze odejmowanie, mnożenie i resztę z dzielenia, tak zwaną operację modulo. Tutaj wstawiam dwa znaki procenta, bo zwróć uwagę, że w tej funkcji printf po procencie podawany jest format, w jakim ma być wypisana wartość argumentu, a jeżeli chcemy uzyskać znak procenta, to po procencie musimy dać kolejny procent. I taki prosty program skompilujemy i uruchomimy. No i wydaje się, że wynik jest dość oczywisty i w zasadzie nie ma tu czego komentować. Jeśli chodzi o tą resztę z dzielenia, no to 7% 3. Trójka w siódemce mieści się dokładnie dwa razy i jeszcze jest ta jedynka reszty, więc wynik tego działania to jest 1. Rozmyślnie tutaj pominąłem dzielenie, bo dzielenie jest znacznie ciekawsze. Zaczniemy może od wypisania wyniku dzielenia 7 przez 3. O proszę, jest ciekawy wynik. Zdaniem języka C 7 podzielić przez 3 to jest 2. Z czego taki wynik wynika? No, w rzeczywistości 7 podzielić przez 3 to jest 2 z tam chyba 1/3, ale język C takie działanie postrzega w inny sposób. Otóż dla języka C mamy tu do czynienia z dwiema liczbami, z dwoma argumentami. 7 jest typu int, 3 też jest typu int, więc wynik też będzie typu int. No a 2 z ułamkiem jako liczba całkowita
to będzie po prostu 2. Czyli ogólna zasada w języku C jest taka, że w przypadku wyrażeń arytmetycznych następuje tak zwana automatyczna konwersja typów. Po pierwsze, ustalane jest, jaki jest ten najszerszy z typów. Ten z typów, który obejmuje najwięcej liczb. Następnie wykonywana jest konwersja wszystkich pozostałych danych do tego najszerszego typu. Można powiedzieć, że najszerszym typem jest double, potem jest float, potem int, a na końcu char. I w naszym przypadku, kiedy wykonujemy działanie 7 przez 3, mamy do czynienia z dwiema liczbami typu int, a więc wynik też będzie typu int. Spróbujmy teraz zobaczyć, jaki będzie wynik dzielenia 7 przez wartość 3.0. W języku C ta wartość 3.0 to jest liczba typu double, więc musimy zmienić nasz format z %d na %lf. LF od angielskiego long float, żeby wynik został wypisany jako liczba zmiennoprzecinkowa. I widzimy, że teraz wynik jest już taki, jakiego można było oczekiwać, to znaczy 2 i w przybliżeniu 1/3. No bo tym razem mamy liczbę typu int, tą 7, i liczbę typu double, czyli te 3.0. No i język C przed wykonaniem dzielenia obydwie te liczby, a w zasadzie to 7, konwertuje na typ double i wynik też będzie typu double. To jest właśnie ta automatyczna konwersja typów. Sprawdźmy teraz, co by się stało, gdybyśmy zamiast tej automatycznej konwersji typów zastosowali jawną konwersję typów. Jawną konwersję typów w języku C zapisujemy w taki sposób, że w nawiasie podajemy typ docelowy, na który ma zostać skonwertowane wyrażenie. Czyli jeśli w nawiasie wpiszemy double poza nawiasem 3, to będzie oznaczało, że ta nasza trójka, czyli wartość typu int, ma zostać skonwertowana na typ double. O proszę, i mamy tutaj ostrzeżenie. Kompilator nas ostrzega, że próbujemy wypisać wartość typu zmiennoprzecinkowego jako wartość całkowitą. No rzeczywiście tutaj zapomniałem zamienić ten %d na %lf. I po tej zmianie, jak widać, to się już kompiluje bez problemów i widzimy, że wynik też jest rzeczywisty, czyli zmiennoprzecinkowy. No, ponieważ przynajmniej jeden z tych argumentów jest typu double, to całość też będzie typu double. Spróbujmy teraz może jawnie na typ double skonwertować wynik tego całego dzielenia 7 przez 3. Wynik będzie oczywiście typu double, bo na ten typ konwertujemy. I proszę, wynikiem jest liczba 2. Liczba zmiennoprzecinkowa, ale 2. Dlaczego 2? No bo 7 przez 3 to jest 2. To jest wynik całkowity i ten
całkowitą dwójkę konwertujemy na zmiennoprzecinkowe 2,0. Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia, jaką chciałbym poruszyć, a mianowicie co się dzieje z liczbami zmiennoprzecinkowymi, kiedy przekazujemy je do funkcji jako parametr, przy czym funkcja wymaga parametru całkowitego. Żeby to sprawdzić, napiszemy sobie prostą funkcję. Nasza funkcja będzie zwracać wartość typu int. Funkcję nazwiemy add1. I ta funkcja będzie przyjmować jeden parametr typu int. Po prostu w funkcji zwrócimy to nasze n plus 1. I dopiszemy sobie w programie kolejną funkcję print, w której wywołamy tą funkcję add1, na przykład z wartościami 4,1, 4,5 oraz 4,9. To są, zwrócę uwagę, trzy liczby zmiennoprzecinkowe typu double, które są przekazywane do funkcji, która wymaga typu int. I widzimy, że we wszystkich tych przypadkach funkcja add1 zwróciła wartość 5, tak jakby przekazany jej był argument o wartości 4. Czyli język C, kiedy wywołuje funkcję, która wymaga argumentu całkowito-liczbowego typu int, a dostaje wartość zmiennoprzecinkową, na przykład typu double, to konwertuje ten typ double na typ int w taki sposób, że ucina tą część ułamkową.